Dawid, na boisku ostatnio pojawiłeś się w meczu z Wisłą Kraków, tym razem wszedłeś na boisko z ławki w meczu z Jagiellonią, który zakończył się zwycięstwem naszego zespołu 2-0. Na pewno cieszycie się z takiego rezultatu. No dokładnie, cieszymy się, że kolejne 3 punkty trafiają na nasze konto i obyśmy tak pociągnęli do końca ligi. Jak z twojej perspektywy ocenisz ten dzisiejszy mecz? Myślę, że przede wszystkim pierwsza połowa pod naszą kontrolą mega, utrzymywaliśmy się przy piłce, kontrolowaliśmy spotkanie, druga połowa też gdzieś pod kontrolą, mimo to, że Jagiellonia ruszyła bardziej do przodu, ale myślę, że pozytywnie wyglądała nasza gra. Po wejściu na boisko rywalizowałeś z Bodvarssonem, zawodnikiem, który jest dość dobrze zbudowany, wybiegany, dość silnie grający na nogach. No ale tak patrząc z perspektywy trybun, nie odstawałeś. Chyba możesz być zadowolony z tych kilkunastu minut, które rozegrałeś dzisiaj. Myślę, że na plus pozytywnie. Fizycznie czułem się dobrze, nie czułem, że odstaję, także na plus jak najbardziej. Jakie cele są na najbliższe mecze? Wiem, że często pytam was w zasadzie od momentu, kiedy jesteśmy w grupie mistrzowskiej, co mecz. No ale to troszeczkę się zmienia, bo teraz po 2 porażkach zwyciężyliśmy i znów ta czwarta pozycja jest na wyciągnięcie ręki. No tak, ale cel jest jeden. Przede wszystkim skupiać się na każdym meczu. Każdy mecz najbliższy jest najważniejszy i gramy o pełną pulę, czyli o 3 punkty w każdym meczu.